Hej wszystkim, z tej strony Jaju i zgodnie z naszymi przewidywaniami wczoraj pojawiła się pierwsza runa i rzeczywiście jest ona powiązana z bunkrem, a także jest swoistym kluczem do jego otwarcia. W dzisiejszym materiale skupimy się na tym, co zmieniło się od ostatniego odcinka, ale zanim zaczniemy, to tylko przypominam o kodzie JAJUTY w sklepie, ponieważ to tylko dzięki niemu jestem w stanie codziennie nagrywać dla was materiały, a więc bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, ponieważ to tylko oni umożliwiają oglądanie wam codziennie wszystkich tych nowości czy teorii. Wspomogła mnie chociażby ta piątka, za co bardzo im dziękuję. Machnijcie suba z dzwoneczkiem, a także łapkę w górę, aby nie przegapić żadnego materiału, a także wbijajcie na Discorda i tam pochwalcie się screenem zakupu czegokolwiek za pomocą kodu JAJUTY, a da to wam większe szanse na pojawienie się w odcinku, a dodatkowo będziecie mieli okazję na wygranie nagród w postaci V-dolców, starter packów i nie tylko. A teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Dokładnie wczoraj w godzinach popołudniowych, dosłownie na chwilkę, pojawiła się pierwsza z pięciu run, które są w plikach podpisane pod wydarzenie Snow. Nie wiemy, co mamy przez to rozumieć, ale jak na logikę przystało, teraz co jakiś czas, może i nawet codziennie, będzie pojawiała się kolejna to runa na bunkrze, a kiedy wszystkie zbierą się w jedno, to tajemnicza budowla najprawdopodobniej się otworzy. Sami tylko zobaczcie, jak to wczoraj wyglądało. Niby nic specjalnego, ale pojawia się tutaj kolejne pytanie. Cóż takiego się wydarzy, kiedy te wszystkie runy się odpalą? Najprostsza opcja i ta, na którą wskazują pliki, to ta mówiąca, że właśnie się po prostu otworzy i ujawni swoją zawartość. Ewentualnie dojdzie do czegoś niespodziewanego, jak to na Epic Games przystało, jednakże pliki, a także przecieki wskazują na to, że jednak fajerwerków nie będzie, przynajmniej do pewnego momentu. Jeżeli wszystko przebiegłoby po naszej myśli, to w ciągu 5 dni otrzymamy odpowiedź na najważniejszą zagadkę sezonu 8 i wtedy otrzymalibyśmy więcej informacji na temat fabuły oraz tajemniczego obiektu. Niewątpliwym jest, że jest to coś bardzo ciekawego, a ja sam czekam na wielki finał i wydarzenie na żywo. Liczę na coś spektakularnego, co mogłoby dorównać chociażby kostce, lodowemu królowi, czy chociażby rakiecie i mam nadzieję, że to dostanę. Tak się akurat składa, że przecieki, jakie przedstawiłem wam w poprzednich odcinkach, się potwierdziły i rzeczywiście pod bunkrem mamy to, o czym była mowa. Szczeluście internetu! Wykopałem dla was gameplay z otwartym bunkrem i nie, nie jest to fake. Autora tego przecieku macie w opisie, a samo nagranie mogą obejrzeć tylko członkowie Jaju Army, także ci, którzy mają kod JAJUTY w sklepie, a jeżeli nie przynależycie do naszej grupy, ani nie macie tego słusznego kodu w sklepie, to spodziewajcie się naszej sekty w chacie, a także policji, na którą zadzwonię za pomocą ogromnego telefonu obok fabryk. A więc trzeźcie się, a ja zostawiam was z tym nagraniem, trzymajcie się i cześć.